cześć, witajcie w 26 odcinku z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Tu żeśmy skończyli odświeżać punkt widokowy. Tak, wiem, robię kolejne zapasowe odcinki. Co by tu powiedzieć, bo ostatnio to trochę mniej gadałem o innych rzeczach. No już mam ponad 30%, właściwie to chyba 30% fabuły. Znaczy synchronizacji ogólnej. Jakby to było fabuły, to już bym to dawno skończył. A może jeszcze jeden upgrade dla Edwarda? Co by na to? Najpierw popatrzmy, co mu trzeba. O, jeszcze jakieś wytworzenie mogę zrobić. To strzałki Berserkera. Dobra. Okej, jakieś wytworzenie. Humbug. Jaguar pewnie drogie będzie. Wyjedz. Orka. Żarłacz byczy. Kapucynki. czarny jaguar. Kurde, trochę tu drogo. Odzienie ze skór kotowatych. O! Skóra jaguara. To bym zrobił takiego skina. Jeszcze jest pelerynka. O, to ja rozumiem w sumie. Białego wieloryba. Takiego. I co, rudego. O, rudy wyjec. Czekajcie, co ma, czego tam potrzebuje? Może sobie zrobimy żarłacz byczy. Orka, żarłacz byczy. Żarłacz byczy. Zobaczymy, na co nas będzie stać w sumie. To potem zobaczymy. Kapucynki. O, kupimy sobie kapucynki. Kapucinki. Dobra. Wyjedz. Skóra wyjca. Zaraz zobaczę w sumie, na co jeszcze mnie to... Co coś tam kosztowało 20 tysięcy? Co tam kosztowało 20 kafli? Skóra białego wieloryba. W mordę. Ile to musi być warte? O kurde. Dobra, upgrade'y robimy. Znowu, wiem. Kasy mam tyle, że sobie mogę na to pozwolić. Okej. Jeszcze chyba była skóra wyjca. Ale to gdzie to było? Skóra jaguara. No ile mnie może być jeszcze stać, to... Ale chyba jest drogi ten skin jaguara. Jaguar. No, dwa kafle, no to... Przepraszam bardzo. Ale chyba jeszcze amunicję sobie muszę zakupić. Albo i nie. Nie. Dobra, jest dobrze. Dobra, odświeżymy sobie jeszcze ten punkt widokowy. Jep. Bo się przyda na pewno. Kiedyś to może tu będziemy jeszcze. Zawsze sobie możemy go odświeżyć. Dobra. Jep. Kurde. To jeszcze na tym punktu widokowym jest ten pirat. Bandzior. Zaraz go wyeliminujemy. Zaraz nie będziesz taki kozak. Kurde, odsuwa mi się. A to mnie już zaczyna wkurzać. Kutwa. Stop now. Hold a moment. Get the intruder. Hold you. Nie. On zaalarmuje zaraz ludzi. Fuck. Kurde. Niech to. Dobra. Walczymy z wami. Bez gadania nawet. No, zobaczymy, czy dacie radę ze mną. Dobra. Ten zginie przy tej bombie. Jep. No. Stawiasz się? No, chodźcie tu. No poddajcie się. Jesteście za słabi dla mnie.
raczej tak jak się mogłem po prostu spodziewać ich słabości. No berwali, no trudno. Taki był ich marny los. Chwileczkę, Hedzika mógł. Ło, udało się. Już mi się wierzyć nie chce, że Kenwayowi się udało zastrzelić tego typa. Tak trochę tutaj nie widać. Tak trochę musiałbym jasność zwiększyć, ale nie chce mi się. Dobra, tego oto nieszczęśnika. Patrz, jeszcze jeden. Skubany. Headshot. O-o. Kurde, teraz zaalarmuję wszystko, co się tylko da. Byle mnie by dorwali. Dobra. W dupie ich miejmy najlepiej. My tu przeszliśmy tylko odświeżyć punkt tych Brytoli. Bo to jest jakiś chyba teren brytyjski w sumie. Dobra. O, tam mamy fragment danych Animusa. O to. O, ale fajnie to pokazuje, naprawdę. Tam mamy cel misji, które żeśmy olali. O, patrzcie. A robimy skok do sianka. Niech tu podejdzie idiota, a my go zabijemy. Dobra. Cichutko już. Dobra. Pozbyliśmy się tego gówna. Patrzcie, tu nawet są templariusze. O tak. Tradycyjne zabójstwo. Tu mamy ten fragmencik danych. Zaraz go zbierzemy, tylko jakoś się musimy tam dostać. Dobra. Okej, okay, dostaniemy się tutaj. Dostaniemy to, co trzeba. Ale jak? No właśnie. A, chyba że tak to zrobimy, właśnie. O kurde, ale on teraz robi takie susy. Aha, czyli cały nasz skok poszedł na marne. No super. O, tak się miałeś dostać. No, w sumie nam się udało. Może byśmy się już, nie wiem, przeszli na misję. A to ja bym wolał się, nie wiem, tepnąć na przykład, bo nie chcę mi się zapieprzać. To dużo czasu zajmuje. O, tu możemy się na przykład tepnąć. Żebyśmy nie musieli się aż tak przechadzać. Kurde, spadki FPS-ów i to atakują w dominującej części. Takie spadki, że to jest aż tragedia. Ładuj się, nie rób ze mnie tutaj takich, wiesz, rzeczy. O, no, jesteśmy już w Kingston. O, kolejne zlecenie. Zrobimy sobie, wiem, uparłem się na te zlecenia, ale je zrobimy. Brytyjski kapitan. Zdobyliśmy informację, że pewien brytyjski oficer wraz ze swoim oddziałem terroryzuje osadników. Zwykle można go spotkać w pobliżu portu. Czyli mamy go zabić. Jep, świetnie. Zobaczymy, gdzie to tym razem będzie. Aha, czyli tutaj. To nie ma sprawy, aż niedaleko. To w sumie dobrze. O, patrzcie, to jest parkour. Taki, który Edward uprawiał od zawsze. Tak mi się wydaje. O, fragment danych. Chwileczkę, zaraz my to skombinujemy. Dobra. Mniej więcej to tak miało wyglądać w sumie. Dobra, biegniemy, biegniemy. O, ruchy. Bo trzeba dostać to, czego chcemy. O kurde. Gdzie ten nasz złoty cel? Jest, tam go mamy. Dobra, jedziemy.
idziemy z nim. Dobra. I posprzątane. W sumie. Pięknie. Popatrzymy sobie, jak tam nieźle ich jadą. Granatem go chcą zjechać. A. No im jakoś to dużo nie da. Ładnie ich tu zgładził. O. Bo zabijali się ci idioci. To są głupole, wiadomo. O kurde. Łaź, złaź, złaź, złaź. Uciekaj, uciekaj lepiej. Jeszcze by cię tutaj nieźle powystrzelali. O, fragment danych. Na chwileczkę. Najpierw ten fragment, potem możemy... Nie umiesz tam doskoczyć. O, o to mi chodziło mniej więcej. Ło, o, o. No dużo już, naprawdę dużo zrobiliśmy. W tym wypadku, aby w ogóle coś się działo. Starczy tych upgrade'ów dla Edwarda. Bo trochę już za dużo ich było. W sumie. Jep, jep. Skacz, skacz. Dobra. Tu co, ta, co tutaj mamy? Jakaś karczma, rozmowa. Chcesz się bić? Dobra, będziemy się bić. O, tacy wy jesteście dobrzy. Zobaczymy, jak sobie ze mną poradzicie. Już są słabi. Cieniutko. A. Oj, słabo, słabo. O, i mamy kawiarnię, kurde, tabernę. Przynajmniej jakoś odblokowaliśmy ją w sposób taki dość brutalny. Ale zrobiliśmy to. Dobra, teraz musimy się dostać do tego celu misji, bo widzę, że już nic innego nie mam do roboty. No w końcu byśmy się wzięli za coś konkretnego. Dobra, po drzewkach trochę pobiegamy. Jak to zawsze robił również Connor. Bo on głównie się umiał wspinać po drzewach. I jego dziadek. Dobra. No i już mamy misję niedaleko, nieopodal młynu. I robimy go. Może coś ciekawego znowu będzie do zrobienia, a może i nie. Ale trochę upgrade'ów już zrobiliśmy dla niego, więc w sumie to już by wystarczyło dla niego. Trochę za dużo tych upgrade'ów. Może inaczej się teraz wespniemy, bo są chyba kilka sposobów, aby się dostać do tego młynu. Na szczyt tego młynu, przepraszam. O, poskaczemy sobie. Okej, dobra. Możemy z nim już rozmawiać. Bez załogi. A co to ma znaczyć? Teraz już jest sekwencja piąta. To dobrze. Wouldn't you prefer meeting in a pub? No. I came to Kingston chasing a target. Getting pissed ain't a priority. Well, you, we could work together on this, you know. It's Lawrence Prince you're after. I want his prisoner. We're after the sage as well, Edward. Careful who you cross. Yeah. May the best man win. There's guards patrolling that property from end to end. Looks to me like they use bells to signal trouble. No, oczywiście, że je widzę. See there? We'll want to disable those before pushing too far. With so many men about, we can't rely on stealth alone. Dobra. Czyli już będziemy wiedzieli, co robić. I'll do what I can to distract and draw their attention, giving you a chance to cut them down. Aha. Ready? Pewnie. Your name's not James, is it? Hmm? What the fuck? Not most days. Come on. Ty, to jest jednak kobieta. Przecież ja wiedziałem. Jakie... Jak ona mnie oszukała. Ja na, już z samego początku widziałem, że to kobieta, ale się dałem zmylić mimo wszystko. Jaka suka.
A jednak to była kobieta, ona nie nazywa się James. No pojeb... srane. Użyj strzałek berserkera przeciwko siłaczom. Uśpij strzelców za pomocą strzałek, dobra. Strzelców, czyli dobra. If you see Prince before I do, kill him and there'll be a bit of coin in it for you. All right. Damn, man. How is it you're a woman? Hey, wasn't that Spanish fella meant to come up here for a visit? Sorry. Jesus. Dobra. Czyli takie buty robimy. Trochę sobie pomożemy, żebyśmy mieli jakieś ułatwienie. Dobra, berserkera. Okej. Okay. Yep. No, działa. Teraz się trochę ponawalają. Łohoho. Trochę tu będzie wojny. Nie powiem, że nie. Sam na sobie użył bomby, no i zginął marnie. Dobra. O, tak też można. Co? A że jakim kurde cudem? No, pyte. Nie. Aj. Ale żeśmy teraz to zawalili. Ostro. A szkoda mówić. Ja bym najpierw im uciekł, a potem zajął się tym, czym trzeba w sumie. Patrzcie, dalej mnie gonią. Skubane. Skubane pały. Dobra. Gonią mnie. Za żarcie mnie gonią. Zaraz załatwimy ten problem. Tylko niech najpierw dadzą mi uciec. Dobra. Już im spieprzyliśmy, chociaż nie wiem czy na chwilę. What the hell? Tak gruchło. Dobra. Aj. Oj, wkurza mnie to już. W zasadzie. Ech. Uparci są bardziej niż w trójce. Dobra, gdzie ten siłacz? Siłacza bym naprawdę spieprzył za to wszystko. O, jest siłacz. Dobra. O. Mamy przynajmniej cel wykonany. Dobra, musimy im uciec. Inaczej nie dam nam spokoju. O. No, czyli teraz się skupiłem na tym berserkerze. A my przynajmniej mamy okazję wyłączyć te uszkodzone dzwonnice. Pięknie. Dobra. Czekaj, a tych to weźmiemy z usypiających. Dobra. Jep. Dobra. Odlot. Jep, udało się. Tak, po prostu chcieliśmy. To dalej musimy już naprawdę uważać. Nie, naprawdę postrane. To jest. Ale zrobimy to, no przecież to jest Assassin's Creed 4. To jest wszystko możliwe. Kurde. Tak prześlizgujemy się z wroga na wroga. Byleby tylko po prostu... O kurde, jakie lagi. Dobra. Chcecie tego? Proszę bardzo. Żebyście potem nie mieli do mnie jakichś pretensji.
Chcę zrobić skok wiary. Takie trudne. O, patrzcie. Teraz są tacy kozacy. O, naprawdę. Dobra. Trzeba im tak uciekać. Inaczej nie dadzą spokoju nigdy. No patrzcie. Uparci, sprytni. Zaraz z nimi tu zrobimy porządek. Patrzcie, oni z dwóch stron chodzą. W końcu są sprytni. Naprawdę, podziwiam tych idiotów. A teraz tam nie mogą szukać. Teraz zgubili mój trop. Patrz, rzucił granata. Coś mi to gówno dało. Tego jeszcze uciszymy. Co jest grane? Nie no, stawiają mi tak upór. Dobra, wywalczymy z nimi, bo inaczej się nie da. Dobra, ubite szmaty. To jest jakaś skrzyneczka, którą bym sobie zebrał. Tak, wiem, palę się na tą skrzynię. Dobra. Teraz powinniśmy uciszyć ten dzwon. No, come on. Yeah. O tak. Dobra, teraz możemy ten dzwon uszkodzić. Pięknie. I jeszcze jeden tam jest. To może tym razem byśmy to zrobili już po cichu. Przydałoby się w sumie to zrobić po cichu. Kurde. Patrzcie, jakie to jest głupie. Zrestuj się, Kolo. Dobra. Patrz! Jaki... Nie ma! Ojej! Aj! Ale nam się oberwało. Dobra. Tego to musimy po prostu zastrzelić. Zaraz coś na to poradzimy. Patrz! Patrz! Przeżył! No, teraz mi się dostało takiego heada. A, zapraszam. Nie ma dzwonienia. Kurde, co oni tu odpieprzają? W każdej części coś muszą dziwnego zrobić. Zaraz ich tu rozwalimy. Dobra. No trochę rozruby żeśmy zrobili, no nie powiem. Leżeć tam. Nie wstawać mi nawet. Nie pozwalam. Dobra, udało się. Teraz spotkaj się z Jamesem Kidem. Okej. Niech dadzą mi jeszcze amunicję. Nie podnoś ich. Tylko masz mi... Macie mi wydać ammo, już. Co? Myślałem, że mieli to ammo. O, ci mieli. A ten? Ten! O! Kurde, to ja muszę wrzucać ciała, żeby kurde było wiadomo, który jest który. Dobra, mają naboje. Spieprzamy. No trochę żeśmy zrobili. To nie tak jak powinniśmy w sumie. Ale jakoś to będzie. Okej, jesteśmy tutaj. O kurde.
I've been shot. I need aid. Dobre, dobre. Christ, Thompson, look at her. She's hurt. Dreadfully, sir. I'm poorly. All right. I'm faint. Huh? Take an arm, lass. Bless you, lads. O, dobre. Laska jest niezła, ma klasę. A tamci byli tak debilnie głupi, że się na to nabrali. Podziwiam. A jakieś kolejne cele dodatkowe? Nie ma. Kurde, trochę ich tu jest. Czyli w cholerę dużo. Chyba, że zrobimy takie budki, że tego siłacza pobudzimy do walki. O, proszę. A reszta się po prostu tutaj zacznie denerwować. Co się z nim dzieje? O. Dobra. O kurde, zaraz coś grupnie. O, no cóż, zwróciłem na siebie uwagę. Dlatego trzeba będzie nawalać. Dobra. Oni się teraz bardziej skupią na nich. Albo i nie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No walcz ze mną. Dobra. Zrobimy to jakoś po swojemu. Dobra. Jeb! Jeszcze jeden tu podejdzie, to zginie. Jeb! Dobra. Nie no, proszę się o manto, które już dostały w zasadzie. Dobra. Przeładujemy. Tego sobie przeszukamy. Nie tego. Tego drugiego. Okej. Okay. Tylko tyle ammo. O, coś malutko. O, jeszcze tego przeszukamy, tego bidoka, który został niestety zmasakrowany. Tu jeszcze jakaś skrzyneczka jest. Tylko, że ona pewnie jest pod stopodem. Założę się. No jest właśnie. Nie. Nie ma tutaj skrzynki. To gdzie ona jest? Kurde, sprytnie ją schowali. Oj, utrudniacie sprawę, panowie. No to pewnie w środku jest ta skrzynia. Ty, można wejść do budynku, nie? O, proszę. Jest nasza skrzyneczka. Jeszcze sobie odświeżymy punkt widokowy. Okej. No, Iggy też będzie. Jest. Dobra, synchronizacja. Pięknie. O to chodziło. Doskonale. Nie, nawet skoku wiary nie będę robił, bo to nie ma sensu. Odszukaj Lorenza Prince'a. Trochę tu lokalizacji będzie. Patrzcie, sami strzelcy. Zaraz ich tutaj zniszczymy. No podejdź tu, cip cip, cip cip. No. Come on, come on. Yeah. Dobra. Tam jest kolejny. Przeszukajmy go. Pewnie będzie miał ammo skubany. No widzicie. Skąd ja mogłem to widzieć? Kurde. Muszę uważać. Jak mnie wykryje, to nie będzie za ciekawie. A i będę musiał tam do niego podejść i go uciszyć. Dobra. Szukamy tego ciula. O, tam pewnie przesiaduje. Dobra, tutaj dzwonek zamkniemy. Pięknie.
a po skrzynkę pójdę później, gdzie ten jest. Teraz zabijamy naszego Lorenza. Mamy strzałki usypiające. To go tak, no, zmaścimy. O, trafimy, trafimy. Nie ma. Nie ma tu wywoływania alarmów. Teraz tego tylko uciszyć. A mi wystarczy tylko jeden strzał. Dobrze. Żegnaj. O tak! I co, staruchu? You've caused no small portion of suffering yourself, Mr. Prince. Retribution, I suppose. You absurd cutthroats and your precious philosophy. You live in the world, aż go zmienię. But you cannot make it move. You mistake my motive, old man. I'm only after a bit of coin. As was I, lad. As was I. Na razie, stary pryku, Lorencie, Princie, Cfelu. Okej, okay, drugi Templar już zarąbany. I remember you, the Templar from Havana. I'm no Templar, mate. That was just a ruse. We've come here to save your ass from this slaver. No właśnie. Save me? I work for Mr. Prince. Już nie żyje. Well then, he's a poor man to call master. He meant to sell you out to the Templars. Oh, you can't trust anyone, it seems. O kurde. Robert! O, byte! Przyszli templarci. No to teraz mamy ostro przerąbane. Chyba, że uciekniemy im. Dobra, bomby dymne. Dobra. Bombki dymne i bierzemy nogi. Pryk. Nogi za pas i uciekamy im. Dobra. Trzeba opuścić ten obszar, który jest niestety kontrolowany. Dobra. Pięknie to zrobił Edward. Tu jest jeszcze skrzyneczka, którą chyba sobie zbiorę. Bo chyba nie będzie problem, no pewnie. Było pięknie. I teraz możemy opuścić ten obszar. I skończymy misję. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Zabijemy cię, żebyś mi tu nie musiał przeszkadzać. Jep. Dobra. A patrzcie. Okej. Okay. Teraz im uciekniemy. Na stówkę. Dobra. Ło. Takie lagi. Ło, stary. Przerąbane teraz naprawdę masz. Chyba rzucę więcej tych bomb dla bezpieczeństwa. Dobra, stanę się anonimowy. Okej, okay, dobra. Chyba już im spieprzyłem. Jeśli mam to dobrze rozumieć, tak? Już im uciekłem. Teraz mnie już za Chiny nie znajdą. Za Chiny ludowe musieliby chyba mieć szczęście, żeby mnie po prostu znaleźć, tak po prostu zabić. Nie, to już jest dla nich niemożliwe, więc mogą się pożegnać z nagrodą, jeżeli chodzi o moje ciało. No, nie dacie już rady. Wielka szkoda, wiem. O, biedoki. Okej, okay. A teraz spotkaj się z Jamesem Kidem. Znowu, na nowo. Kurde, jakim cudem, przepraszam bardzo. Ja cieszuję. Uciekaj lepiej.
O nie, no tak miało być pięknie. Psuję cię wszystko. A może James by mi pomógł, bo widzę, że stoi i się obija. O, nie musiałem z nim walczyć. Lost your man again, did you? Aye. Roberts is a devil with a. A ty jesteś kobietą. Wkurzyłaś mnie. Suppose that's two men I've lost today. So, what's your real name, lass? Mary Reed to my mum. Mary Reed. And them I call friends. But not a word of it to anyone. Or I'll unman you as well. O, dobrze, dobrze, pani mość. Spokojnie. O, ta sobie mi odcięła zaraz. Aż ze zdziwienia już założył kaptur. Okej, okay. Misja ukończona. Dzięki wielkie za obejrzenie 26 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Oceniam to na 5, bo misja naprawdę epicka. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I myślę, że już tu byśmy mogli zakończyć odcinek. Tak, tu już kończymy. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się. Na razie.